Dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na film, ale również zapraszam Was na premierę, czyli czat ze mną w komentarzach. Możecie ze mną czatować. Jeżeli oglądacie ten film równo o 19, to ja jestem obecna na czacie i możecie mi zadawać różne pytania. Ja będę Wam odpowiadać, proszę sobie pisać i będziemy w kontakcie. A jeżeli ktoś nie zdążył, no to mam nadzieję, że zdąży na następną premierę, będą się pojawiać w soboty. Jeżeli oglądasz to już po premierze, to oczywiście też zachęcam do komentowania, do zostawiania normalnych komentarzy. Kilka dni temu dostałam paczkę od Maybelline i od L'Oreal. Dostałam kilka produktów i stwierdziłam, że sobie razem przetestujemy. Także dzisiaj zapraszam Was na makijaż wykonany tymi kosmetykami, a jakie to kosmetyki, to zaraz Wam pokażę. Przechodzimy do makijażu. Poza kamerą nałożyłam sobie podkład, bo jednak podkładu nie dostałam, więc nie chciałam tutaj przedłużać. I był to podkład z Liren Perfect Tone. Uwielbiam go, polecam i naprawdę często go używam. Jest naprawdę świetnym podkładem. Zresztą, jak widzicie, przepięknie się świeci tak zdrowo i naprawdę ładnie wygląda na twarzy. Też ma krycie bardzo fajne, takie średnie, bardziej zalatujące nawet do takiego mocniejszego krycia, naprawdę jest godny polecenia ten podkład, także polecam, jeżeli jeszcze go nie macie, a ja już go polecałam nieraz. Zrobiłam też sobie brwi, do brwi użyłam kredki z Eveline, takiej szarej, to jest już tradycja u mnie, bo przechodzimy właśnie do produktów. Tutaj dostałam co prawda pomadę do brwi, ale ona jest niestety w kolorze brązowym, a ja brązowych produktów do brwi nie używam, więc ta pomada po prostu poleci do kogoś innego, ewentualnie się na nią wymienię. Albo jak będę robiła dla Was kiedyś tam jakieś rozdanie, no to też może wrzucę właśnie do rozdania. Przechodząc dalej, jakie kosmetyki dostałam? Dostałam nową paletkę z Maybelline. I jest to paletka, która się nazywa Lemonade Craze. I ona jest naprawdę ciekawa. Wygląda tak, kolory ma naprawdę bardzo takie letnie, takie lemoniadowe, nudziaki tutaj, beże, ale też coś lśniącego jest. I co mi się podoba w tej paletce, to to, że one są wszystkie tak jakby na płasko ułożone w tej paletce. One nie są jakby włożone do tej paletki, tylko tak jakby sprasowane równo z tym plastikiem. Naprawdę ciekawy pomysł w ogóle na ułożenie tych cieni. I tak patrząc z góry, to ma się wrażenie, tak jakby to był nadruk. Tak jakby to w ogóle nie było cieni, tylko byłby to nadruk, czy też jakieś zdjęcie. Także ciekawe rozwiązanie, jeśli chodzi o włożenie tych cieni do palety. Kolejnym produktem, który dostałam, jest to Bronzer City Bronzer z Maybelline, na którego sama się zresztą czaiłam, więc bardzo się cieszę, że go dostałam. Co prawda on jest trochę w tonacji ciepłej, więc nie wiem, jak się u mnie sprawdzi, ale go przetestujemy. I ja mam kolor 250 Medium Warm, czyli właśnie ciepły. Więc zobaczymy. Ale jestem bardzo ciekawa tego bronzera. Jeśli chodzi o L'Oreala, dostałam korektory, które są bardzo, ale to bardzo popularne i bardzo już zachwalane przez youtuberki beauty, więc zobaczymy, co w tym takiego świetnego. Dostałam trzy kolory, co prawda, ale bardziej będę rozpatrywać tylko te dwa, a tak naprawdę chyba ten jeden najjaśniejszy, bo jednak ten jest troszkę ciemny, ale może na lato akurat będzie. I to są oczywiście korektory Infallible More Than Concealer. Jeśli chodzi o maskary, to mam ich tutaj sporo, bo mam aż trzy maskary z Maybelline, tak zwane Snapskary, czyli nowość od Maybelline. I są to maskary, które możemy znaleźć nie tylko właśnie w czarnym kolorze, ale również w fioletowym, takim śliwkowym i niebieskim. Ten niebieski to jest w ogóle czad. Co prawda dzisiaj go pewnie używać nie będę, bo chciałabym przetestować tą paletkę, ale w moich filmach następnych na pewno będziecie kiedyś mnie widzieć w tej maskarze, bo chcę ją przetestować, jak już będą takie upalne dni, kiedy będziemy mieć taki outfit letni, to wiecie, na pewno to ta maskara będzie przepięknie wyglądać, tak samo ta fioletowa. Także subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie się przekonać, jak ja będę wyglądać w tym tuszu do rzęs, bo ja też jestem ciekawa, dzisiaj raczej sobie użyję tego czarnego. Jeśli jeszcze chodzi o maskarę, to też dostałam z L'Oreala Unlimited Mascara, co prawda ja już ją miałam, zużyłam całą, tylko nie miałam wodoodpornej, tylko zwykłą, klasyczną i sprawdziła się u mnie naprawdę fajnie, więc dzisiaj nie będę jej testować, bo
bo już ją znam tak naprawdę i mam nadzieję, że to jest ta sama formuła, co była w tym przypadku, w przypadku niewodoodpornej maskary. Jeśli chodzi o pomadki, pomadek mam 4, 2 z L'Oreal, 2 z L'Oreala i 2 z Maybelline. Jeśli chodzi o te L'Oreala, to mam taką czerwoną i taki róż, i ten róż to jest 105, a czerwony 115. Jeśli chodzi o Maybelline, i one są matowe. Jeśli chodzi o Maybelline, to mam tutaj jedną matową, również czerwoną, 382, i mam taką, no powiedzmy satynową, taką lekko nawilżającą, ale 373. Zobaczymy, której użyję, bo nie wiem, jaka kolorystyka w ogóle dzisiejszego makijażu mi wyjdzie. Zaczynamy. Tak jak już wspomniałam, podkład i brwi mam zrobione, więc czas na korektor. No i oczywiście korektorem tutaj będzie ten korektor z L'Oreala. Sprawdźmy, co to za cudo jest. Ok, jeśli chodzi o zapach, to tutaj jest wyczuwalny alkohol i to bardzo mocno. Mi to co prawda nie przeszkadza, ale może komuś z Was. Wzięłam sobie kolor 323 i on jest troszkę biały, ale może jakoś się tak połączy fajnie z podkładem i nie będzie już się tak odznaczał. Chociaż jednak widać białą plamę. W każdym razie, jeśli chodzi o krycie, to ma niezłe, fajne. Na tą chwilę podoba mi się, jak wygląda pod oczami i też na oczach, bo zrobiłam sobie taką bazę tak naprawdę z tego korektora też, bazę pod cienie. Fajnie wygląda, tylko nie wiem, czy to nie jest za jasny kolor jednak dla mnie. Mogłam użyć tego 327, mógłby być troszkę ciemniejszy i lepiej by się prezentował, ale nie jest źle jeszcze, także mam coś typowego na zimę, może mnie już trochę owiało tym słońcem, dlatego też jestem taka ciemniejsza, ale jeśli ktoś by był jeszcze bladszy ode mnie, no to fajnie, bo L'Oreal ma dosyć jasne te kolory. Przechodzimy do oczu i tutaj paletka. Ale jestem jej ciekawa, naprawdę. Używam tego cienia na całą powiekę. Załamanie chyba sobie podkreślę tym pomarańczowym. Nie wiem, czy to nie będzie za bardzo ryzykowne, ale trudno. No dobrze, do zaciemnienia oka będę potrzebować tego ciemnego takiego fioletu. Ładny, ładnie napigmentowany. Dobrze, na tą chwilę co mogę powiedzieć, użyłam tylko dwóch cieni, jestem zachwycona, dlatego że sami zobaczcie, że one przepięknie się blendują. Nie potrzeba dużo ruchów, żeby ładnie się wyblendowały i ładnie połączyły. Nie są problematyczne w takim względzie, że nie zrobicie sobie nim krzywdy, jednak są napigmentowane i dają kolor, ale trzeba go stopniować. I to mi się podoba, bo ja wolę sobie stopniować ten kolor, niż raz dotknąć i już sobie narobiłam problemów, a czasami przy niektórych cieniach tak jest. A tutaj możemy stopniować ten pigment i on się przepięknie rozciera. Tak bardzo naturalnie i bardzo, bardzo tak delikatnie. Także jak do tej pory to cienie, wow, użyłam 3. Ale zobaczymy jak dalej. Nałóżmy sobie tego różowego cienia. Widać. Na środek powieki chyba. No dobrze, nie jest źle. Ja bym chciała zaszaleć z tym żółtym, tylko ja się boję, że on będzie słabo napigmentowany, więc wzięłabym sobie pędzelek i go zmoczyła, albo nałożyła ten żółty. Wezmę ten. Dobra, sprawdźmy go pierwszy na sucho. Nie jest źle. Ale mogło być lepiej. No, powiem Wam, że zaczyna mi się to podobać. Dołożę sobie jeszcze trochę tego różowego, bo tak jakby się zatracił trochę. I co powiecie?
bo jestem na razie zachwycona. I ten żółty jest naprawdę fajnie napigmentowany. Nie jest taki brudny żółty, ale to też nie jest taki bardzo, bardzo taki odblaskowy i rzucający się w oczy żółty. Jest taki bardzo ładny. Dobrze, zróbmy coś z powieką dolną, chociaż ja bym jeszcze sobie poblendowała trochę, brakuje mi pędzli, poblendowała tym pomarańczowym, pierwszym, tutaj załamanie, bo trochę on zginął, więc tak wyżej go naniosę, tego pomarańczowego. Przejdźmy sobie na dolną powiekę. Dolną powiekę zrobię podobnie. Tak, podobnie. Więc wezmę sobie ten najciemniejszy kolor. I teraz ja bym sobie to zrobiła palcem. Wzięłabym na przykład ten odcień. Jak masełko. I wewnętrzny kącik, przechodząc nieco na dół, na dolną powiekę. No dobrze, jak Wam się podoba mój makijaż oczu, bo mnie bardzo, 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 bardzo mi się podoba. Podsumowując już tą paletę, to powiem Wam, że jest naprawdę bardzo fajna i jest fajna do pracowania dla początkujących z takimi kolorami, czyli właśnie tak dla mnie, bo ja nigdy wcześniej nie miałam styczności z takim różem, z taką żółcią, a tutaj to fajnie wyszło, nie? No, podoba mi się to. One są napigmentowane w taki fajny sposób, nie takim bardzo, 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 ale też nie są takie, że giną na tej powiece. Łącząc je, one nie uciekają, nie giną, bo niektóre cienie tak też mają to do siebie, że po prostu łącząc je na powiece, one po prostu znikają magicznie i tworzy się w ogóle jeszcze inny kolor. Tutaj tak nie ma, wszystko ładnie, naprawdę polecam Wam tą paletkę. Maybelline Lemonade Praise, tak się nazywa. Tak jak już wspomniałam wcześniej, użyję sobie tej maskary z Maybelline. Snapskara się nazywa, w kolorze czarnym. Odkręciłam sobie teraz rzęsy zalotką. I tutaj mamy maskarę grzebień, szczoteczkę klasyczną, nie silikonową, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. No dobrze, jak widzicie, efekt jest bardzo, bardzo delikatny. Trochę wolałabym więcej, ale jeżeli na przykład będę używała sobie tej niebieskiej maskary, może to fajnie wyglądać. Natomiast używając czarnej, zwykłej, klasycznej, czyli chcąc po prostu sobie podkreślić, wydłużyć, zagęścić i nie wiadomo jeszcze co z rzęsami, to niestety ta maskara średnio daje radę. No ale tak u mnie niestety sprawdzają się te szczoteczki klasyczne, nie silikonowe, więc no nie dziwię się, o, powiem tak. Aczkolwiek efekt jest fajny i może nawet fajnie, że jest taki delikatny do tego makijażu oczu, bo jednak sam makijaż oczu robi robotę na oczach, ale jeżeli miałabym używać tego tuszu samego czy też z innym makijażem, to raczej po niego bym nie sięgała, bo niestety jest dla mnie za delikatny. Jeśli ktoś lubi taki efekt, no to polecam. Jeśli ktoś oczekuje czegoś więcej, to raczej nie. Przechodzimy do bronzera. I do bronzera używam sobie takiej kuleczki, czegoś takiego, tego typu pędzel. Osypuje się, ale sprawdźmy go na twarzy. Wiecie co, on jest po pierwsze za ciepły dla mnie, a przynajmniej na tą chwilę. Jest intensywny, naprawdę, ale nie pracuje się z nim jakoś super źle, natomiast ja już widzę, że on jest za ciepły dla mnie i po prostu źle to wygląda. Jak patrzę tutaj w lusterko, bo jeszcze w kamerze może to jakoś jest tak rozjaśnione wszystko, ale patrząc tutaj na siebie, to on jest za ciepły, słuchajcie, w ogóle za ciepły. Strasznie. I nie wiem, tu mam jakieś plamy. Mi się porobiły i nie wiem, czy to od podkładu, czy teraz od tego bronzera.
No nie wiem, takie dziwne. Ale na pewno go zostawię i będę go jeszcze testować przez lato. Natomiast no... Nie, no on jest strasznie ciepły dla mnie. Jak na tą chwilę. Dobrze, chociaż makijaż oczu nadrabia. Bo makijaż oczu mi się bardzo podoba. Okej, jeśli chodzi o pomadkę, to na pewno czerwień tutaj nie pasuje. Natomiast mamy dwa kolory do wyboru. I myślę, że mogłabym nawet postawić na ten róż. Może zasłuczujmy sobie te kolory na dłoni, żebym miała odniesienie. To jest taka fuksja, zgaszony róż, brudny róż, coś takiego. A ten kolor... A, on jest bardziej taki w cegłę wpadający. Więc co mi tutaj bardziej pasuje? To czy to? Jak pięknie pachną. O matko, cudownie. Dobra, ryzykujemy z tym L'Orealem i to jest 105. Zapomniałam o rozświetlaczu, jak mogłam. Także wzięłam sobie paletkę z Revolution z tej serii SofX, bo nie dostałam żadnego rozświetlacza, więc muszę się ratować sama. Myślę, że tutaj coś takiego różowo-złotego, wszystko. No. I teraz już makijaż jest w pełni wykonany. Mogę go zakończyć. Okej, podsumowując, ten makijaż podoba mi się bardzo. Jest bardzo letni, nawet już nie wiosenny, a letni według mnie, jest bardzo rozświetlony. Jestem zadowolona. Najmniej tak naprawdę, a nawet w ogóle nie jestem zadowolona z tej maskary. Ale jestem ciekawa niebieskiej wersji bardzo, więc na pewno sobie ją przetestuję. Pomadka bardzo fajna, mimo tego, że matowa, to komfortowa bardzo. Także no nie mam się tutaj do czego przyczepić. No bronzer nie mój kolor, ale pracuje się z nim fajnie i paletka naprawdę bardzo fajna. Bardzo fajna, testować dalej będę na pewno jeszcze korektor, bo jestem go ciekawa. Na pewno będę testować pomadki. Paletkę to na 100%, a nawet i 200%. Dajcie znać, co sądzicie o tym makijażu i czy podobają Wam się te nowe produkty, na co byście się skusili, a może już coś macie w swoich szafach. Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli Wam się ten makijaż podobał. Jeżeli chcecie więcej takich makijaży i takich filmów na moim kanale, to też możecie dać znać, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco i żeby dowiedzieć się, czy przetestowałam tą niebieską maskarę na swoich oczach, a może fioletową. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaki, pa pa!